Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj Wam zaprezentuję darmowy program do obróbki i kreowania magicznych rzeczy ze zdjęciami dla Windowsa, Apple'owskich urządzeń i dla wszystkich rodzajów plików RAW, czy to Canony, Sony, Nikony i oczywiście dla JPEG-ów jak najbardziej. Program jest za darmo i dla wszystkich. Dzień dobry raz jeszcze. Stęskniłam się za wami okropnie. Ale jak gdyby ta przerwa spowodowana pomiędzy tym a poprzednim nagraniem jest tym, że naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy niesamowitych dla mnie, bardzo ważnych rzeczy robię, mianowicie na przykład kończę edycję książki, która tak naprawdę nie jest o fotografii, ale zaraz o tym powiem. Zakładam nowy kanał, który będzie pomagał. Teoretycznie on jest dla kobiet, ale tak naprawdę nie jest dla kobiet, bo na tym kanale będę się dzieliła wszystkimi tymi rzeczami, które ja umiem i potrafię i uważam, że one są bardzo pomocne w tworzeniu różnych rzeczy, czyli w byciu kreatywnym, ale pamiętajcie, że kreatywność to nie jest rzecz związana z artyzmem. Kreatywność jest związana ze sposobem myślenia, z tym, jak podchodzimy do życia i jakie nastawienie mamy do tak zwanych problemów. Kreatywność uczy kreatywnego rozwiązywania różnego rodzaju problemów, ale również też znajdowania różnych rzeczy i umiejętności znajdowania różnych rzeczy i umiejętności korzystania z różnych rzeczy. Ponieważ jak gdyby mój zakres dostępu jest o tyle większy, że ja posługuję się językiem angielskim i jak gdyby, no umówmy się, źródła wiedzy, czy opisowe, czy różnego rodzaju narzędzia w języku angielskim, który jest światowym językiem, są większe niż w języku polskim, dlatego postanowiłam stworzyć ten dodatkowy kanał, który będzie pomagał nie tylko kobietom, ale ludziom ogólnie, właśnie w rozwijaniu się, w tworzeniu rzeczy z konkretnymi narzędziami, w tworzeniu rzeczy, o których marzą, żeby je tworzyć. To będzie napisane, na przykład podejrzewam, że pierwszy odcinek będzie nagrany o tym, jak samodzielnie opublikować e-book w Polsce, tak? Czyli jak go napisać, jak go złożyć i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ z tym na przełomie ostatniego 2 tygodni, jak gdyby no na tym moja skoncentrowana jestem, tym bardziej, że ja jestem w UK, te rzeczy, a publikacja będzie w języku polskim, więc okej. Mam w planie też, to zawsze o tym marzyłam, rozpoczęcie pisania książek dla dzieci o bardzo ważnych tematach. Naprawdę dużo, dużo, dużo różnych rzeczy się dzieje. Ta książka, którą w tej chwili ukończyłam, jest to książką o kryptowalutach. I dla tych, którzy z Was jesteście zainteresowani technologią i co to naprawdę jest, ja 2 lata temu otworzyłam taki kanał, na który wrzuciłam, wydaje mi się, bardzo dużo nagrań, które w bardzo prosty sposób, w mój charakterystyczny sposób, dzielą się wiedzą, dają wiedzę na temat ten kanał. Wróćmy, ten kanał niczego nie sprzedaje na tamtym kanale, nie, tak jak i na tym. Ja niczego nie sprzedaję, natomiast dzielę się wiedzą. Link do tamtego kanału jest pod tym nagraniem i tam myślę, że możecie znaleźć dużo rzetelnych informacji na temat tego, czym kryptowaluty są naprawdę, czym nie są, jak unikać oszustów, jak nie dać się nabić w butelkę i tak dalej, o internecie i takich różnych fajnych rzeczach w bardzo prosty sposób na tamtym kanale, Możecie znaleźć te informacje. I ta książka, którą w tej chwili ukończyłam, też w moim bardzo prostym językiem, bardzo prostym stylu, dużo rzetelnej wiedzy po to, żeby każdy czytelnik mógł mieć taką wiedzę, żeby mógł podjąć decyzję, czy pieniądz internetu, czyli pieniądz kryptowaluty są tym, czym byłby zainteresowany, czy nie, ale przede wszystkim ta książka, absolutne, całkowite zrozumienie tematu. Jestem święcie przekonana, że każdy nieinformatyczny, niematematyczny, przeciętny czytelnik, a przeciętny obywatel będzie miał tą wiedzę na temat właśnie technologii kryptowalut i tego, co te kryptowaluty tak naprawdę reprezentują, ponieważ jest mnóstwo, mnóstwo oszołomstwa z tym związanego. Okej. Czyli bardzo, bardzo jestem zajęta i bardzo, bardzo wiosna idzie, skrzydła mi rosną i w ogóle jest po prostu, no fantastyczne rzeczy się dzieją. Mam nadzieję, że u Was, z Wami też ta energia jest taka, okej. Popychająca do przodu, do tego, żebyście się rozwijali. Okej, program, który Wam pokażę, nazywa się Photoscape X. Photoscape X.
I jest w wersji darmowej, która jest bardzo, bardzo duża i moim zdaniem absolutnie dla przeciętnego użytkownika, fotografa wystarczająca. Jest oczywiście też wersja płatna, która ma o wiele bardziej rozszerzony zakres możliwości czy użytkowania. Jest dla Windowsów, dla Apple'owców i tak jak mówię, obsługuje pliki RAW wszelkiego rodzaju, oczywiście JPEG-i jak najbardziej też. Więc pliki RAW, bez względu na to, czy to jest Canon, Fujifilm, Sony czy Lumix, te rzeczy są obsługiwane. Na tej stronie, na stronie pierwszej, znajdziecie również bardzo dużo filmów pokazowych. I nawet jak nie znacie języka angielskiego, zakładam, że większość z Was nie zna i okej. Okay. To nazewnictwo jest naprawdę bardzo proste, jak gdyby i też jest intuicyjne. Jesteście mądrymi ludźmi, inteligentnymi ludźmi, więc jak gdyby wasza inteligencja emocjonalna poprowadzi was w kierunku zrozumienia tych rzeczy, które są pokazane na tej stronie i jak też już używać tego programu. Ja myślę, że jak zakończę te rzeczy, które mam na pierwszym planie, to też zrobię taki bardzo obszerny, może 2 godziny albo i 3 godziny nawet tutorial, czyli taki warsztat uczący ludzi, amatorów tego programu, obsługiwać tego programu. Ale ten program, jak go już nagram, on będzie 3-godzinny, co najmniej podejrzewam, będzie oczywiście tak jak wszystko w tej kwestii, zawierające tak duży zakres wiedzy, będzie płatny. Nie będzie drogi, ale na pewno trzeba będzie jakąś zapłatę uiścić za moją pracę włożoną w stworzenie takiego szkoleniowego, 2-3-godzinnego nagrania do obsługi tego programu. Okej, okay. Zapraszam teraz do tego, żebyście zobaczyli, na czym polega ten program i żebyście już od dzisiaj, po ściągnięciu tego programu, żebyście mogli sobie z niego korzystać i tworzyć różne fantastyczne rzeczy. Zapraszam. Photoscape X. I mamy Photoscape X Free Photo Editor, czyli darmowy program do edycji. Wchodzimy na tą stronę, jeszcze raz tu podświetlę, czyli x.photoscape.org. I teraz mamy tutaj wersję download do ściągnięcia na Windowsa, wersję Pro, którą omijamy i tak samo mamy tutaj wersję dla Maca. I teraz na tym tutaj to, co widzicie w tej chwili. I zapraszam Was do tego, żebyście bardzo mocno się temu przyjrzeli, żebyście przepenetrowali wszystko, co tutaj jest. I ponieważ na dole macie tutaj to, co takie, jak gdyby, no, krótkie pokazowe szkoleniowe rzeczy. Dlatego namawiam Was do tego, że na przykład, żebyście, jak będziecie chcieli zastosować taką opcję, na przykład. Usunięcia, nie wiem, zrobimy dodania, na przykład dodania światła, jak dodać odbicie świetne. I to Wam będzie wszystciutko tutaj pokazywało. Zobaczcie, jak jest bardzo proste, tylko wystarczy, że będziecie sobie obejrzycie kilka razy i będziecie widzieli, jak to zrobić. Okay? Czyli dlatego namawiam Was do tego, żebyście jak najbardziej się z tymi wszystkimi tutaj rzeczami zapoznali. Ok, czyli ściągamy. Ja mam Maca, więc sobie kliknę Download on Mac i on mi tutaj pokazuje, przekieruje mnie od razu do mojego Apple. I ponieważ ja mam już ściągnięty na moim komputerze, więc przejdziemy od razu do tego, co ja tutaj mam na moim komputerze, ten program. Po ściągnięciu po prostu postępujcie zgodnie, zainstalujcie program tak, jak będziecie mieli. Prowadzeni będziecie przez instalację na po ściągnięciu tego pliku. Ok, ja teraz sobie otworzę program, który mam w tym momencie już zainstalowany. I teraz tak, on się nam otwiera w ten sposób, że sczytuje nam, pamiętajcie, on nie pobiera, on odczytuje, tak? On odczytuje pliki fotograficzne, które w tym programie sobie tutaj będziemy je
obrabiać i potem je będziemy eksportować do konkretnego pliku na komputerze. Czyli ten program sam w sobie nie przechowuje, on jest jak gdyby tylko narzędziem, które używamy do tego, żeby dane zdjęcie obrobić. Ok, i teraz mamy takie możliwości tutaj, że on nam będzie pokazywał te foldery, w których jego zdaniem, tak jak on czyta, mogą być zdjęcia. Ok, więc na przykład ja sobie wejdę do moich zdjęć 2023 i tutaj mam różne zdjęcia, na przykład tego rodzaju, które gdzieś tam sobie strzelałam, więc wejdźmy sobie na przykład, kliknijmy w to zdjęcie i to zdjęcie nam się tutaj już pokazuje, tak? Czyli mamy to zdjęcie kliknięte. Później Wam pokażę jeszcze, jak dodać, bo możemy zrobić, zamknę jeszcze raz i teraz zamiast dodać tego zdjęcia, tutaj mamy Open New i More. Trzymamy się tego Open. Jeżeli kliknę na Open, to on się mnie zapyta, otworzy mi mój ekran na moją zawartość mojego komputera i teraz mogę z tego również pobierać zdjęcia. Jeżeli mam coś na pulpicie, to mogę to pobrać, albo jeżeli mam gdziekolwiek indziej, na przykład Photos, on mi otworzy moje różnego rodzaju tutaj zawartości, ok? Ale możemy sobie otwierać bezpośrednio z folderu, więc jeszcze raz wejdźmy do tego zdjęcia i na tym zdjęciu, na przykładzie tego zdjęcia chcę Wam pokazać, jak możemy się pobawić i co tutaj możemy zobaczyć. Mamy edytor, mamy cutout, ale i w tym momencie zostawimy sobie, bo to nie jest naszym przedmiotem dzisiejszego pokazowego wprowadzenia Was do tego programu. Mamy batch, to też sobie zobaczymy. Mamy collage, czyli na przykład będziemy mogli łączyć różne zdjęcia, kilka zdjęć, to sobie na koniec, jeżeli zdążymy, to Wam pokażę. Mamy połączenie różnych zdjęć i wtedy musimy drop your photo, to znaczy przeciągnąć zdjęcie tutaj. Możemy wykreować gify też. Mamy różnego rodzaju narzędzia do na przykład strzelenia, zrzutu programu, to się nazywa zrzut screen capture. I tu jest sklep, ale to on nam się jak gdyby w tym momencie nie otworzy, tak? O, w sensie nie dokonujemy zakupu. Ok, wracamy do tego naszego zdjęcia. Mamy to nasze zdjęcie, ok? Zamknijmy tutaj jeszcze raz. Mamy nasze zdjęcie, ale ponieważ zostaliśmy tutaj, widzicie, podświetlone jest w GIF-ie, my nie robimy GIF-a, wracamy do edycji. Kliknęliśmy na edycję. I teraz mamy to zdjęcie. Tak naprawdę to nie widzę, to zdjęcie bez, to jest zdjęcie JPEG-u oczywiście, ale nie widzę potrzeby go obrabiania, ale robimy. Ok. I teraz mamy takie tutaj opcje. Możemy je zrobić resize, czyli na przykład zmienić jego wielkość. Mamy w pikselach, w inchach i w calach, przepraszam, i w centymetrach. Ok. Zostawiamy w pikselach. To mamy podano tutaj oryginalny wymiar tego zdjęcia, ok? I teraz możemy sobie, tak jak mówię, no jeżeli chcemy go przerobić, to możemy sobie zmienić jego wielkość na przykład i tu w tym momencie możemy sobie wybrać, jaką szerokość chcemy, na przykład zrobimy taką i wtedy zrobi nam się on na przykład na 1920 na 800 zrobimy, ok. I z automatu on nam, jeżeli wrzucimy wysokość, zobaczcie, jeżeli wysokość wrzucimy na przykład na 1080, to on z automatu nam dobierze jego szerokość. Width to po angielsku szerokość, high wysokość, ponieważ jest to zdjęcie portretowe, tak? W kształcie portretu. Ok, ale sobie, czyli wiemy, jak na przykład zmniejszyć lub zwiększyć, zmienić wymiar zdjęcia. Co tutaj mamy jeszcze fajnego, które adjustment, czyli różnego rodzaju do poprawki. Możemy dokonać autokontrastu. Ok, i on nam tutaj poprawił z automatu autokontrast. I teraz, żeby
zapamiętać to polecenie, musimy kliknąć apply, czyli apply. I jak klikniemy apply, to on wtedy zachowa te zmiany, które sam z siebie pod tytułem autokontrastu, bo mu tak kazaliśmy, zrobił. Wychodzimy z tego. Możemy tutaj dodać sharpen, czyli wyostrzenie. I to, co bym sugerowała, dobierajcie sobie, weźcie sobie, otwórzcie też jak gdyby słowniczek. Jak nie wiecie, co znaczy dane słowo, to sobie sprawdźcie po prostu, czyli wyostrzenie. I teraz możemy zrobić radius, to jest zakres. Tu mamy radius, to jest dokładnie, o jest promień, ok? Zakres i ilość tego wyostrzenia. Tak? I teraz jak klikniemy tutaj, to on nam to wyostrzy, a to nam jeszcze raz, jeszcze nie wiem, czy to widać, ale on nam w tym momencie. I teraz apply, make i mamy. OK? Dalej idziemy. I tu mamy mnóstwo różnych rzeczy, które dehaze jest jak gdyby wyciągnięciem koloru. Widzicie, co się stało? Je to skanceluję, usunę. Mamy normalne. I teraz na przykład dehaze i nam się robi jak gdyby już troszeczkę mocniejsza barwa kolorystyczna. Jeżeli chcę, żeby było naniesione to robię apply. OK? I to są wszystkie rzeczy, które tutaj możemy robić. Tam, gdzie dana funkcja, dana poprawka czy ingerencja jest, będziecie widzieli pro, to znaczy, że ona należy do wersji płatnej, za którą trzeba zapłacić. Ten program płatny kosztuje chyba $40 tylko, 37 z groszem, więc absolutnie nie jest to wydatek. I macie go na zawsze. Macie po prostu go na zawsze. Okay? I teraz idziemy sobie dalej. Na przykład mamy to zdjęcie tutaj. Wejdźmy do koloru. Możemy sobie zmieniać temperaturę koloru. Możemy sobie natężenie koloru zmieniać. Tak? Zawsze mu dajcie trochę czasu, żeby. Możemy pojaśnić. Możemy pociemnić. OK? Czyli mamy tutaj i teraz na dole jeszcze wam pokażę to, compare. To jest to, co było oryginalne zdjęcie do tego, co zrobiliśmy w tym momencie. OK? Apply. I to nam tutaj możemy też widzieć, jak to nam się jeżeli zapamiętaliśmy i zrobiliśmy to. Dalej wracamy do koloru. I teraz film. Film to są filtry, które można narzucić, które program wam narzuca od razu na to zdjęcie. Możemy zrobić film, który się nazywa Cinema, czyli film. Te nazwy tutaj to są nazwy filtrów, tak nazywam ogólnie rzecz biorąc. Tu mamy cross process, tu mamy taki. Widzicie, jak zmieniam i nakładam. Najeżdżam kursorem, to nam on nakłada dany film. I teraz, gdybym chciała nałożyć ten film, to muszę kliknąć, tak? I muszę zrobić apply. I mam to zdjęcie już z nałożonym tym filtrem. I teraz, jeżeli wejdę sobie, kliknę na oryginał i przytrzymam. Widzicie, trzymam kurs, nawet tego nie widzicie w tej chwili, ale trzymam palec na myszce i on mi, jak trzymam, on się tutaj robi taki bledszy i wraca mi i pokazuje mi, jak wyglądało zdjęcie w oryginale. Puszczam i w tym momencie jesteśmy z powrotem w tym, co zrobiliśmy. I teraz wejdźmy sobie na przykład, czyli to byliśmy w filmie, tak? Czyli mieliśmy to, co zrobiliśmy. Możemy jeszcze tutaj zrobić podwójne tony, czyli mamy taki, mamy taki, mamy taki. Możemy zrobić lux, czyli też macie mnóstwo, czyli cały ten, jak gdyby w zakładce film, jak tutaj sobie wejdziecie, czyli klikniecie na, mamy zdjęcie, klikniecie na film, jeszcze raz, klikamy na film, otwierają nam się te wszystkie rzeczy, duoton, film, duoton, lux, overlays, old photos. Na przykład możemy zrobić, zobacz, na ekranie powinniście, jeżeli ja zrobię to stare zdjęcie. Zobaczycie, tutaj są takie widoczne popękania. Czyli macie no absolutnie mnóstwo różnego rodzaju opcji bawienia się z danym zdjęciem. Tu mamy dirt, czyli brud, tak? Czyli jak gdyby będzie takie wrażenie, taki efekt, jakby coś się jakiś kurz, deszcz, czy cokolwiek się dostał na
obiektyw. No fantastyczne, absolutnie fantastyczne rzeczy. Pamiętajcie, jeżeli wybierzecie daną rzecz, to musicie zawsze kliknąć tutaj apply, zapamiętaj, tak? Czyli załóż, zastosuj. Tu mamy jeszcze textures, czyli możemy na przykład dołożyć tego rodzaju, są bardzo minimalne różnice, teraz można bardziej, fabric, teraz jest bardzo minimalne przycisk i extrasy. I na przykład mamy, o proszę, tego rodzaju podrapania, tego rodzaju podrapania, tego rodzaju podrapania. Czyli taki efekt, jak gdyby obiektyw szkłowy w obiektywie było zadrapane. Ok, wrócimy sobie tutaj do Velvi. Ok, i ja zrobię apply. I mam zastosowany apply. I teraz światło. Ok, tu milion rzeczy do fantastycznej zabawy. I mamy teraz, jeżeli sobie wejdę na to, to mi zrobi taki efekt. Jeżeli wejdę na to, to mi zrobi taki efekt. Jeżeli wejdę na to, to mi zrobi taki efekt. Więc zostawmy sobie, ja na przykład sobie wezmę, ale mamy jeszcze, pamiętajcie, następne rzeczy tutaj w tej zakładce Light. Mamy tego rodzaju rzeczy. I teraz pokażę Wam taki myk. Jak kliknęłam na to 01, na tą opcję, to tutaj jak najadę kursorem, to mogę sobie przeciągnąć tam, gdzie mi się to ustawia, jak gdyby to, ten efekt tego świetnego jak gdyby zanieczyszczenia. Zobaczymy ten 002, ok? Kliknęłam i teraz jak przeciągam, to mi się zmienia jak gdyby ustawienie. Wydaje mi się, że to jest fajne, bo tutaj mi ta welwia zrobiła trochę fioletowego, więc ja zostawię to w ten sposób i zrobię znowuż apply myk i mam naniesione ten efekt na ten plik, na to zdjęcie. To było, to mieliśmy, mamy jeszcze tutaj różnego rodzaju tego. Wracam do tego ustawienia, które tu jest, nazywa się Light i mamy tych mnóstwo opcji jeszcze, tak? Możemy sobie tam, gdzie będzie Pro, wiadomo, że to jest płatna rzecz. Ok, mamy tego rodzaju to, co tutaj byliśmy i mamy jeszcze Nature, czyli możemy wykorzystywać efekt takich rzeczy, które są w naturze, czyli na przykład kurz. Tu mamy kurz taki, tu mamy taki kurz, tu mamy taki kurz, a tu mamy taki kurz. Ok. Ja nie chcę. A tu mamy, uwaga, uwaga, magiczny bokeh. Ok, i teraz. Jeżeli najadę na 01, proszę, jakie się robią śliczne, cudowne kółeczka. I znowuż możemy zmienić poprzez najechanie, możemy zmienić rozstaw tych kółeczek. Możemy mieć tego rodzaju kółeczka i znowuż poprzez najechanie możemy zrobić tego rodzaju kółeczka. Możemy zastosować piątkę, możemy zastosować trójkę, za dużo moim zdaniem, ale mi się podoba to. Zrobimy sobie o to pierwsze i ja sobie trochę tutaj najadę, może w ten sposób, o tak. I teraz znowuż muszę co zrobić? Apply. Tutaj jeszcze jeszcze raz wrócę do tego, co to było w Light i to, co było w bukecie. Ponieważ macie tutaj coś, co się nazywa tint. Ja bym na ten temat to zostawiła, żeby nie namieszać Wam za dużo i żeby to nagranie też nie było za długie. A tu mamy kształty. Kształty, shapes, to jest kształt. Czyli kształt tego buketu, tych kółeczek, tak? I możemy na przykład, jeżeli kliknę, to mamy, będą to tego rodzaju kółeczka. Jeżeli zrobię tak, to one mi się zmienią wrócimy, o, widzicie w tym momencie, ponieważ zadałam kształt takiego, zaraz zobaczycie, sześcianu i teraz jeżeli będę chciała zaaplikować, to one będą tutaj naszym sześcianem, widzicie? Zmieniają się. Ok, zostawimy sobie nasze kółka, żeby były kółkami. I jak gdyby znowuż mamy apply, mamy tutaj, mamy naniesione. W tej chwili jest to bardzo przesadzone, ale ja nakładam tych różnych rzeczy, żeby Wam pokazać, co można zrobić. I teraz, jeżeli nie jesteście zadowoleni i chcecie cofnąć to, co zaaplikowaliście na dany moment, jest tu undo, czyli z powrotem. Ja mam na Macu, mogę korzystać ze skrótu Command i literka Z, razem przyciśnięte, to mi się podświetla i w ten sposób będę wycofywała
naniesione. Widzicie, jak teraz klikam, to on mi ściąga z powrotem to, co zrobiłam. Jeżeli bym chciała z powrotem nanieść, z powrotem, czyli redo, czyli ściągamy to, co zrobiliśmy, jak nie jesteśmy zadowoleni. Ok, wrócimy sobie jeszcze raz do światła, wrócimy sobie do bokeh. Ja sobie kliknę 01, ok, i zrobię sobie, zostawię tak, jak jest. Nie, ok, może sobie tu przeciągnę. O, ten sposób. Ok, no dobra. I teraz apply. I mam ten mój bukiet zielony, bo ta kolorystyka tej selfie wybiera. Ok, czyli mamy to na ten moment. I teraz następna rzecz, fantastyczna, frame. Ponieważ mamy tutaj mnóstwo darmowych rodzaju ram, które możemy nałożyć. Dla tych, którzy mnie obserwują na Instagramie, zauważyliście, że ostatnio ja pokazuję te zdjęcia w formie pewnego rodzaju obrazów i pokażę Wam, jak ja to robię. Ok. I teraz mamy tutaj shapes, to są jaki kształt chcę mieć. Borders, to są granice, ale ja wracamy do frames, czyli do ram. I teraz moją ulubioną, tu mamy różnego rodzaju, bo mówię, klikacie i od razu widzicie na ekranie, co się dzieje, tak? W zależności od tego, co robicie. I tu przechodzimy do białych ramek. Moja ulubiona ostatnio to jest taka, która tutaj widzicie, ma takie troszeczkę podświetlenia. Możemy sobie zrobić taką, możemy sobie zrobić taką, możemy sobie zrobić taką, możemy sobie strapkę. I jeszcze niżej zjedźmy i teraz mamy tego rodzaju kwadratową, 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 kwadratową i ja zostawię sobie tą. Ok, i teraz zrobię apply. Myk. Zastosowanie. Apply to jest tak, jak gdyby zastosuj. I teraz to, co ja robię, ja dodaję mój znak wodny, mój watermark, tak? I żeby dodać watermark, czyli wasze logo na przykład na zdjęciu, klikacie tutaj insert. I teraz jak klikniecie insert, to on was się zapyta, co chcecie wstawić. Ja chcę, mój znak wodny jest w postaci obrazku, ale gdybym chciała wstawić tekst i coś napisać, to on klikam na tekst. I teraz gdzie wpisuję tekst? Tu wpisuję tekst, ok? I spring is coming. Spring is coming, ok? To jest za duże, więc ja sobie muszę zmienić teraz wielkość tego napisu. Gdzie zmieniam wielkość? Tutaj zmieniam wielkość. Widzicie, tu ustawiam czcionkę. Nie chcę tego, gdzie była ta moja śliczna dancing, to jest alfabetycznie. Dancing, ok. I teraz, gdzie ustawię wielkość? Tu ustawię wielkość czcionki, tak? Więc zrobimy sobie na 24, za mało. Zrobimy sobie na 150. Ok, może na 200. 2000 za dużo, 200 będzie ok. I teraz, co robimy, żeby to złapać? Jesteśmy tutaj, klikamy na to i taka rączka nam się pokazuje i to nam się, i wtedy przemieszczamy, umieszczamy sobie, gdzie chcemy ten napis. Ja jeszcze zwiększę napis do 400. Ok. I teraz mam, żeby go umieścić, znowuż łapkę. Klikam łapka i mam tutaj. I tak robię, jeżeli bym chciała. I oczywiście teraz, zaraz Wam pokażę jeszcze, zanim zakończymy tą procedurę. Jeżeli bym chciała teraz, to mam gotowy już obraz, obrazek. I teraz, jeśli bym chciała wyeksportować go, to w tym momencie klikam save. Ok, ale zanim to zrobimy, pokażę Wam jeszcze, to znowuż możemy, jaki był oryginał. Przyciskam, widzicie, to był oryginał. Jak puszczę, to nam pokazuje, co nam się zrobiło z tego zdjęcia. Ok, ja to wyrzucę w tej chwili, ale tak nadajemy, możemy zmienić kolor tego napisu. Ok, tutaj mamy kolorystykę, możemy zrobić
różnokolorowy. Możemy zmienić tutaj kąt, możemy przeźroczystość zwiększyć lub zmniejszyć. Ja zostawię sobie biały kolor, ale mamy różnego rodzaju tonacje tych kolorów, widzicie? Więc na przykład no, mnóstwo możliwości. Ja zostawiam białe, ok? I gdybym była zadowolona, gdyby to było to, co ja chcę wyeksportować na pulpit, gdzie zadam to wyeksportowanie, to program zaraz Wam pokażę, jakby to było zrobione. Ale chcę Wam pokazać, jak dodać znak wodny, ok? To wyrzucamy to. Czyli teraz jesteśmy w tym insert, tak? I w tym momencie wybraliśmy tekst, żeby to zrobić, ale ponieważ mój znak wodny jest w PNG, czyli w PNG, ja kliknę image, czyli chcę dodać image. I ja mam go w moim folderze pod tytułem Elwira Stadnik i tutaj mam moje znaki wodne. Ok, klikam na znak, klikam open i on mi go to już naniósł. Widzicie, tutaj się znalazł ten. I teraz, żeby go umieścić w odpowiednim miejscu, na przykład w dolnym prawym rogu, ja go przeniosłam łapką, tak, najeżdżam, łapka się pokazuje i teraz zmniejszę go, bo on jest za duży. Ok, mek. I mam tutaj. O, może go przeniesiemy tutaj. O nie, damy sobie go tutaj. Ok. I teraz, jeżeli ja jestem zadowolona z tego obrazka, to muszę go wyeksportować na pulpit, ok? I go w tym momencie, ja go eksportuję poprzez najechanie na ten tutaj dolny polecenie, przycisk save i klikam na save. I on mnie się teraz pyta, jak go zapisać. Ja tu mogę zmienić mu również nazwę, tak? Ok, jeszcze raz zrobimy save. I teraz pyta nam się, jak save to, gdzie zachować. Ja mam, zadałam mu, że on mi zachowuje na moim pulpicie. Tutaj mam możliwość wybrania, gdzie mi zachowa. Mogę zachować w download, tam gdzie ściągam, czyli mogę mu wybrać, gdzie będzie zachowywał, ale również mogę mu wybrać nowy folder, tak? Czyli mogę Photoscape. Mogę nazwać w ten sposób folder, który będzie na moim pulpicie, create, i w tym momencie on mnie się, widzicie, zapamiętał, że on ma wysłać to do tego folderu, który w tej chwili utworzyliśmy. Go nie widzicie, ja postaram się, czy nie widać tutaj, ten folder się u mnie pojawił. Ok, natomiast ja i teraz co robię? Po prostu klikam Save to i on z automatu wysłał mi to zdjęcie. I teraz, jeżeli ja przeciągnę sobie ten, nie mogę to pokazać Wam, ponieważ mam inną opcję, jak gdyby zakresu nagrywania ekranu. Ten obrazek, to zdjęcie wyedytowane zostało wyeksportowane na desktop. To chyba to by było na tyle, jeśli chodziło. Już nie wiem, ile to nagranie będzie trwało. Ale mam nadzieję, że Wam. A, i okej, okay, no wychodzimy, tak? I w tym momencie, i tu gdybyśmy mieli poprzednie zdjęcia, to by było w poprzednie, ale możemy sobie następne zdjęcie zrobić, które on sczytuje nam z tego dnia, a możemy sobie zamknąć po prostu i wychodzimy z powrotem do naszego pulpitu. I teraz. Gdybyśmy chcieli, pamiętacie, jeżeli chcemy zrobić, dodać nowe zdjęcie, możemy wybrać go z folderu, który on nam tu pokaże. Jeżeli są zdjęcia w tym folderze, zdaje się, że tu nie ma. O, i jak gdyby, lub też możecie wejść od razu, jeżeli macie taką opcję, do, na przykład jeżeli macie zdjęcia w jakimkolwiek folderze, on Wam ten folder pokaże, albo jeżeli macie konkretne zdjęcia przygotowane do tego, żeby je pokazać w tym programie, obrobić w tym programie, to i macie je na przykład gdzieś na pulpicie, to po prostu klikacie Open i wtedy Wam to OK. Widzicie, to mi pozwoliło pokazać Wam, co ten folder utworzony i jest, mamy to zdjęcie, które przeciągnęliśmy. Jeszcze raz Open i na przykład nie mam tutaj nic, co bym mogła wrzucić.
Tu macie zdjęcia, które umieściłam ostatnio w miarę możliwości czasu mojego na Instagramie. Ok, i tak to wygląda. Wychodzimy, tak jak mówię, college. To są rzeczy, które gdzie możecie sobie pododawać zdjęcia, dwa zdjęcia, i wtedy będziecie mogli utworzyć kolaż i zapamiętać ten kolaż. I to zawsze ta sama zasada: save, on wam wyeksportuje do tego folderu, który wybraliście jako folder docelowy. Ok, to by było, jeśli chodzi o program Photoscape X. I namawiam Was, jeszcze raz wracamy tutaj do strony głównej tego programu. Namawiam Was do obejrzenia wszystkich tutaj tych szkoleniowych, króciutkich filmów. I życzę Wam bardzo, bardzo dużo fajnej zabawy. To by było chyba na tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za czas spędzony ze mną. Namawiam Was do tego, żebyście mieli otwarte głowy, otwarte umysły, żeby to Wasze zrozumienie, że tak naprawdę nie ma nic za darmo, tak? Jest jak no podstawą do rozwoju, tak? Czyli jeżeli chcecie się czegoś uczyć, jeżeli chcecie się rozwijać, to musicie zainwestować czas, czasami też pieniądze. Jest bardzo dużo darmowych źródeł wiedzy, i ja na tym, zwłaszcza na tym kanale, który teraz stworzę, będę się dzieliła z oglądającymi darmowymi narzędziami, czyli będę się dzieliła tym, co ja potrafię używać i co wiem, że jest za darmo i co można używać, czyli będzie bardzo dużo takich rzeczy szkoleniowych, nazwijmy to, za darmo, po to, żebyście mogli się rozwijać, po to, żebyście mogli zdobywać narzędzia, które pomogą wam w kreowaniu fantastycznych rzeczy. Ale pamiętajcie, kreatywność nie jest związana tylko z artyzmem. Kreatywność to sposób podejścia do życia. Kreatywność to, jak na przykład macie jakiś, nazwijmy to, problem, to kreatywność, umiejętność kreatywnego patrzenia na to będzie związana z tym, będzie efekt, da efekt taki, że co znajdziecie co najmniej trzy lub cztery sposoby na rozwiązanie tego problemu. To jest kreatywność. Kreatywność jest w percepcji, jak rozumiemy, jak widzimy świat. Więc też jeśli chodzi o ten program, o ten Photospace X po polsku, ja myślę, że nagram w którymś momencie co najmniej dwugodzinny taki program, film szkoleniowy, tak? Może 3 godziny, nie wiem. Nie wiem, ile mi to jak gdyby, jakie długie to będzie, ale wtedy ten tutorial, ten trzeba będzie za niego zapłacić. Z prostej przyczyny, jeżeli chcecie narzędzia, które ktoś włożył czas, poświęcił swoją wiedzę i czas, stworzył coś, zbudował coś, to chociażby z szacunku dla tej osoby, nie należy mieć jakiejś takiej niechęci do tego, żeby zapłacić za narzędzie, dzięki któremu my będziemy mogli stać się lepszymi twórcami, lepszymi kreatorami, czasami lepszymi po prostu ludźmi, tak? I dlatego myślę, że ten program, który mam planach nagranie większy, bardziej obszerny, będzie płatny, ale nie będzie to, jak gdyby też nie będą jakieś to ogromne pieniądze, więc nie należy się zżymać. Okej. Okay. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Chyba już niedługo jest Wielkanoc, więc mam nadzieję, że kolejne nagranie i ten nowy kanał, o którym wspomniałam, powstanie przed Wielkanocą jeszcze. Oczywiście zrobię osobne nagranie. Zaproszę Was wszystkich do tego nowego kanału. I tak jak gdyby chyba to wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam fantastycznej pogody, fantastycznej wiosny w głowie, w sercach, w ciele, wszędzie. Rozwijajcie swoje skrzydła, żebyście latali bardzo, bardzo wysoko z orłami. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.